Drogi księży proboszczu, szanowna pani poseł, panie pośle, szanowny panie wicewojewodo, panie wicemarszałku, szanowny panie mere, wsi prysutni hosti i drodzy rodacy. We Lwowie mamy kilka miejsc bardzo mocno związanych z Aleksandrem hrabią Fredrą. Jedno z główniejszych miejsc, o których my wiemy, ale o tym, że ono jest z nim związane, właśnie trzeba wiedzieć i trochę znać historię Lwowa. To jest miejsce, w którym dzisiaj stoi pomnik wybitnego ukraińskiego historyka literatury Michała Hruszewskiego. W tym miejscu kiedyś stał pomnik, na którym siedział sobie w podobnej pozycji hrabia Aleksander Fredro. Niedaleko jest jego ulica, przy której znajduje się słynna szkocka kawiarnia, ale jest też miejsce może nie bezpośrednio związane i też nie takie, o którym wiemy. Jest teatr dzisiaj imienia Zańkowieckiej. To jest dawny teatr skarbkowski, który też jest związany z hrabią Fredrą w taki sposób obyczajowy, tak bym powiedziała, ponieważ Fredro odbił hrabiemu Skarbkowi żonę. Była to historia, która wzbudzała w tamtym czasie bardzo dużo emocji. Nie była to być może ładna historia, ale ona nie była też taka oczywista, dlatego że Zofia z domu Jabłonowska, Skarbkowa, wyszła za mąż w wieku 16 lat i jej mąż był dużo od niej starszy. W zasadzie było to małżeństwo, które było zaaranżowane i ta młoda dziewczyna nie miała nic do powiedzenia. Nie kochała swojego męża, a zdaje się, że i on jej tak bardzo nie kochał. I dlatego, kiedy hrabia pokochał Zofię Jabłonowską i rozpoczął się ten romans, to tak naprawdę Skarbek, hrabia Skarbek, który był właścicielem teatru i który wystawiał sztuki Fredry, jakoś bardzo nie był zły na hrabiego Fredrę i dalej te sztuki jego wystawiał. I po 10 latach doszło do stwierdzenia nieważności sakramentu małżeństwa. I okazało się, że później małżeństwo Zofii Jabłonowskiej i hrabiego Skarbka było bardzo udane. Mieli dwoje dzieci. I oboje z tych dzieci też miało wielki talent literacki i kontynuowało tradycje rodzinne. Bardzo lubię hrabiego Fredrę, dlatego że to jest taki człowiek z krwi i kości. Tak żył, choćby porównując siebie, tak jak tutaj było wielokrotnie wspominane, do Napoleona, z którym się ironicznie zestawiał. Wiadomo, że Napoleona znali wszyscy na całym świecie. W tamtym czasie Polacy uwielbiali Napoleona. Pokładali w nim wielkie nadzieje, że dzięki niemu Polska odzyska niepodległość. W każdym domu, szczególnie w Warszawie, w księstwie warszawskim wisiały portrety Napoleona. Te nadzieje zostały zawiedzione. Napoleon nie doprowadził Polski do upragnionej niepodległości, ale Napoleon był dla Polaków wielki. A kim był hrabia Skarbek? Stąd wrócili razem, ale każdy do siebie i zajął się swoimi sprawami. Napoleon na Elbę, a hrabia, przepraszam, bo mylę Skarbka z Fredrą, Fredro do Rudek. Bardzo chciałam dzisiaj podziękować księdzu proboszczowi za to, że tutaj w tym kościele, gdzie został pochowany, gdzie są szczątki rodziny Fredrów, że ta pamięć może być kultywowana, że mamy dokąd przyjeżdżać, że są tutaj historyczne pamiątki. Bardzo dziękuję też dzieciom i młodzieży z Domu Polskiego w Samborze i pani dyrektor za to, że przekazujemy jego twórczość, która jest genialna. I ja dziękuję Panu Bogu za to, że dał nam takiego wybitnego twórcę, który nie w patosie mówił o Polsce, ale przedstawiał piękne polskie tradycje właśnie w komedii. I choć wiemy, że był wielkim polskim patriotą, bo brał udział przez 6 lat w napoleońskich wyprawach, walcząc o Polskę, to właśnie nie pozwalał sobie na to, żeby z niej drwić poprzez to, że tylko używamy wielkich słów, a nic dla niej nie robimy. On zrobił bardzo wiele. Także bardzo dzisiaj dziękujemy za jego życie, za jego twórczość. A ja dziękuję wszystkim Państwu
za to, że możemy się tutaj spotkać, a szczególnie księdzu proboszczowi. Dziękuję bardzo.